I witajcie ponownie. Tym razem będziemy w Split Second jechać sezon drugi, w sumie na epizod drugi. No cóż, wybraliśmy Splashdown. Tak, tutaj pojawi się nowy event. A tymczasem zapraszam was na zajawkę tego epizodu. In today's exciting episode, fiery obstacles will rain from above in Airstrike. Tak, Airstrike ma jeszcze drugą opcję. Zwykły Airstrike to jest ucieczka przed pociskami z helikoptera, a jest jeszcze coś takiego jak Airstrike Revenge i możemy oddawać helikopterowi. No cóż, żeby podgrzać trochę atmosferę, ja pojadę ten wyścig, zobaczycie jak to wygląda. Oczywiście weźmiemy sobie Hanzo i jedziemy! No dobra, jedziemy, widzę Airport Terminal. I bardzo dobrze. Teraz tak, w Airstrike'u chodzi o punkty. Na pierwszym miejscu gościu, który jest, ma 35 110 punktów. Musimy go pobić, żeby mieć pierwsze miejsce. Punkty zdobywa się za combo, a combo robi się omijając kolejne fale uderzeniowe. No to jedziemy, nie? O, proszę bardzo, już nas namierza. Możecie obijać się o bandy, gdy będziecie jechać na Airstrike'u. Jak najbardziej. Ważne jest to, żeby nie trafił was ten helikopter tymi pociskami, znaczy rakietami, tak? I hopla! Proszę bardzo, perfect way. Tam na dole pod samochodem zamiast paska ładowania powerplaya ładuje się inny pasek, który też się składa z trzech części. Ten taki podłużny. O, teraz jest pełny. Widzicie, skoczyło na razy dwa. To jest w punktach, razy dwa. I teraz jest coś takiego, że za każdym ominięciem, jak widzicie... O! Ach, było blisko, było blisko. Za każdym ominięciem macie jedną kreseczkę do tego głównego paska. No, 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 no. Ach, kurde. Coraz bliżej skubaniec jest. No i nie da mi dokończyć komentarza. Idź sobie. No, teraz będzie może chwila, bo jest most. Spieprzaj z tym badziewiem. No, proszę bardzo, już mi się razy 3 naładowało. Wszystkie punkty, które macie pod samochodem, razy 3. Musicie pobić łącznie... Nie, to nie jest odprawne. To ja gadam w ogóle. Cholera. Dobra, nieważne. Nieważne, jedziemy. Nie będę teraz, kurczę, tego wyjaśniał, bo... Nie mogę się skupić też, kurczę. To jest ciężkie, jak chcę to przejechać na pierwszym miejscu. Dawaj, 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 ty. Pięknie, czwarte miejsce wskoczyło. Super. Pięknie. Drugie miejsce. Jeszcze z jedna, dwie. No, 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 no. O ty. A! Blisko było, blisko było. Normalnie. Co tu się wyprawia, to ja kurde nie wiem. No, 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 nie, 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 nie rozwalaj mnie. Uff. Uff. I koniec. I koniec. Przebiliśmy tego gościa na pierwszym miejscu. Ha! Samochód mi się rozwalił. Co za szajs. No nieważne. Mamy pierwsze miejsce. 36 tysięcy punktów uzbierane. Ten wskaźnik poniżej informuje was, ile już fal ominęliście razy i to się jakoś tam zlicza. Kurczę, nie pamiętam dokładnie, do czego to jest. No ale w każdym razie punkty. Głównie chodzi tutaj o punkty. Musicie pobić gościa, który ma pierwsze miejsce. Wtedy będziecie mieli zwycięstwo w tym wyścigu. O, jeszcze wygrałem coś. O, samochód, ten Rayback Mohawk. Dokładnie, o którym było
wcześniej wspomniane, że brakuje nam 10 punktów, teraz go zdobyliśmy. Samochód jest całkiem fajny, o czym zresztą zaraz powiem. No i następny wyścig w ogóle go wybiorę, to zobaczycie, jest całkiem fajnie wygląda i też nieźle się nim... od razu Elite Race? Fajnie. To mi się podoba. No dobra, co by tutaj wybrać? Wyścig, Eliminator. Wyścig weźmiemy. Dobra, Rayback Mohawk. O, proszę bardzo. Teraz sobie możecie zobaczyć, jakie ma parametry. Z tym przyspieszeniem nie jest tak najgorzej, ale prędkość docelową ma większą. I to się głównie liczy. No dobra, co mamy? Port Bridge. Port Bridge jest całkiem fajną trasą. Można tutaj trochę namieszać. O, ten statek, tak, on był na czołówce, nie? Można go zrzucić komuś na łeb. Haha! No, teraz pojedziemy sobie Rayback Mohawkiem. Samochód się całkiem fajnie ślizga, wam powiem. I ciężko jest go opanować na lekkich zakrętach. On tak jakoś dziwnie się zachowuje, że od razu wpada w drifta. O, proszę bardzo, jaki ładny. Ej, gdzie się pchasz, ty szmaciarzu, ty? No, a tak nawiązując jeszcze do tego Airstrike'a, głównie jak powiedziałem, chodzi tam o punkty. Musicie pobić kogoś, kto jest na pierwszym miejscu, jeśli tam są życia w ogóle. Akurat teraz się nie zdarzyło, że zginąłem ani razu i już leci, proszę bardzo. Haha! I nie trafiłem, co za bandyci. Dobra, w każdym razie jest coś takiego, że macie ilość tam zginięć, chyba 3, jeśli dobrze pamiętam. I te życia, gdy się wam skończą, ilość punktów, jaką za te, do tego czasu uzbieracie, automatycznie rzutuje, jakie będziecie mieli miejsce w tabeli wyników. O, wy w mordę! O kurde, żarty się skończyły, widzę tutaj już. Drugi epizod i kurde, jadą po bandzie. Ej, ciesną z garniarką. Close call. Czy ja mogę pojechać skrótem? Nie mogę, bo jakiś idiota go uruchomił. A ty gdzie z tą kurna furgonetką? Raybacka jest ciężko opanować, jeśli chodzi o wejście w ślizg. Jeśli wejdziecie kontrolowanie w ślizg, to za karę most. Jeśli sami zrobicie ten ślizg, to go opanujecie. Jeśli będzie wybuch i samochód wam zatańczy, to macie przerąbane. Kurde, a nie pojadę. Dobra, poleciał. No, ale problem sztuką całą jest w ogóle opanować ten samochód w momencie, gdy wybuch was dosięgnie. I o właśnie, o tym mówiłem. O, proszę bardzo, patrzcie jak rzuca. Oczywiście. Także ten samochód to jest czerwony szlak dla zawodowców. Haha. Dobra, żartowałem. Ale no jest trochę, trzeba się namęczyć, żeby go opanować. A w międzyczasie jedziemy dalej. Żegnamy. I zdobywamy trzecie miejsce, ale znając życie, pewnie zaraz ktoś nas tutaj... A temu kurde, co się stało? O rany, ale banda jedzie z tyłu. No. Ej, bez takich. No. O, tu są cysterny, jeszcze nikt ich nie zdetonował. Aż ciekawe, cholera. Oj! No, kurde. Mały głos. Normalnie. I nie mam... Dlaczego nie mogę tego uaktywnić? Ej, co to się kurna wyprawia? To jakiś szajs jest dosłownie. Oszuści, bandyci. Ostatnie okrążenie, final lap. Jedziemy. Musimy dorwać tego pierwszego patałacha. Cholera, zmieszczę się? Nie. Skrót otworzył. Masz za karę. Trafiony, zatopiony. Tak to się robi split second. Ha! Jedziemy. Tutaj nikt nam nic nie zrzuci. Już na łeb. Ale możemy dostać z garniarką. Nie dostaliśmy. Fantastico, normalnie. Fantastico. I pięknie zakręci.
tyłu, nie ma nikogo. A nie, jednak ktoś mnie widział, cholera. Byłem w zasięgu. Ty gdzie się pchasz z tym głupim ryłem? No, czy kurna? Ta? Skubaniec? Ej, ej, ej! Te zgarniarki w ogóle nimi ciężko jest trafić, ale powiem wam, że jak już traficie, to naprawdę można nieźle tym pociągnąć, bo to zgarnia na przodzie i na tyle, więc jak lezie taka kolumna, to ją bardzo ładnie można zdjąć, tylko trzeba odpowiednio wymierzyć. A tymczasem ostatni zakręcik, prosta i pierwsze miejsce. Tak, tak i jeszcze raz tak. No dobra, wygraliśmy 50 kredytów, dodajemy sobie do puli. O, odblokowana ta trasa, bardzo ładnie, do szybkiej jazdy, jakaś nalepka. ...4:10 czas, nie jest źle. No i co by tu teraz? Ten wyścig, czy jednak wziąć tego... Eliminatora. Wyścig jedziemy, ale pojedziemy sobie Hanzo. Albo nie. Albo tak. Coś mi się, kurczę, chyba wydaje, że lekko ścina. Jednak, kurczę, ten X-Vid nadal mnie nie lubi, mimo że go przeinstalowałem. No cóż, spróbujemy innej kombinacji alpejskiej jakiejś później.